zacząłem zrobić terror trip. Drive po mieście. Postaramy się ożywić CB500 i Raptora 250. Może to się uda. Jeżeli się uda, cebula odpali, to wypad na miasto robimy. A ty co robisz? Jedź. Siema! Żyjesz? Ja żyję. Co jest? Nie mam kabli. Co masz? Nie mam kabli. O kurde. Nic nie gadają. W ogóle to nie mam. Nie wziąłeś kabli? Nie mam, nie wiem gdzie mam kabla. Kurde. A co tutaj się leje? Spuścimy paliwo w niego. Co? Paliwo w niego spuścimy. A czemu? Lepiej, żeby stał na suchym. Aha. No nie mam kabli, nie wiem gdzie mam kabla, nie? O losia. Ktoś ukradł. Te plastiki takie połamane są fajne. Ale wiesz co, powiem ci, jednak najlepszy to on był biały, wiesz? Nie? Taka to była taka igła, nie? Taki o, to jest o. Kuby pasuje teraz ta okleina, ale ta to kurde taka. Czarny nie. Trzeba go odmienić na wiosnę. Tomek, ty, a ja mam propozycję do ciebie w ogóle. Nic nie kupuję, nie mam pieniędzy. Ale kurde, a skąd wiesz? To już mówię od razu. Ale to ja nie wymyśliłem, to widzowie powiedzieli. Co? No, żebyś kupił tego białego Raptora. A tego sprzedał. Ja już tu za dużo mam tego. Ale nie, no patrz, no to sprzedasz. Tak? Rozumiesz? Będziesz miał jeden porządny sprzęt. Co ty na to? Nie zastanawiałem się. No to patrz, dzisiaj możesz się zastanowić. Tu jest to. Nie myślałem, powiem szczerze. Teraz i tak jest lipa z jeżdżeniem, bo nie ma jak, nie ma gdzie. No ale słuchaj, no wiadomo, na miejscówkę nie pojedziesz, ale tak po mieście? On jest szeroki. Przystosowany. Typowo na streeta. Tak naprawdę. No wiadomo, że na miejscówki nie będziemy jeździć, bo nie ma kiedy, tak? A tak jak wiesz, zjedziemy w niedzielę, no to bęc, pach i lecimy. A tu patrz, LTZ-a do sprzedaży, to do sprzedaży, Husqvarna do sprzedaży. No zobacz, 3 sprzęty. No i by zostało w rodzinie. Husqvarna na razie nie. No i dupa jest, kurde, bo specjalnie wyciągałem, kopałem w piwnicy, ciuchy wyciągałem, mówię, pojeździmy, nie? No, i lipa. A może gdzieś tam wpadły te kable? Nie, patrzyłeś? Bo ja... No ale gdzie by one miały być? One w sceniku są. A, w sceniku. O, lender. One są w sceniku. No to dupa, no. To nie pojeździmy. To ty się zastanawiaj nad opyleniem tych sprzętów. I zobaczymy, co to wyjdzie. A coś się odzywał ktoś na OLX-a? Bo ja mam takie zamarzenie, to Bansze, wiesz? Widziałeś tego kłada? Nie widziałem. Poczekaj, ja ci filmik puszczę. Jak to wygląda. Mogę, Tomek, położyć na cebulę ten plecak? A nic się nie stanie. Nie, bo wiesz. Potem będzie miał pretensje, że psuje. Ile to kosztuje? No, 60 koła nawet. I tyle masz to jest? No, Bansze. Taki street park na tych.
A jak to bąki sadzi, nie? Ja takie zamarzenie mam, ale takie... Kurde. Jak chłopaki po tym, po hali jeżdżą. Jaki dźwięk? O, tu to. No takie mam, nawet wiesz co ci powiem, nawet już sobie myślałem, żeby sprzedać obydwa wkłady i to kupić. Ja bym tego jeszcze i Italjeta sprzedał, żeby to kupić. Od 40 do 60 tysięcy kładaj za to. Tu mam. Tak, ale tu mam dobrze wystrojone. Ty tu jak to gdzieś wychodzi? 350 to jest 68 koni. No. Biały bór wchodzi na slipach. Nie, nie, na slipach by nie weszło. Ale do takich bajerów, taki plac znaleźć, kurde, to masz? Tu slipi do raptora białego by założył. I tak, tego w mieście robimy. Wiesz, te wszystkie żwirownie to już znamy. Chciałby ci jechać na żwirownie, tak szczerze mówiąc? Chyba, żeby Kuba pojeździł, nie? A wiesz, więcej przy takim grzebania zawsze będzie niż jazdy, nie? No niskie, no. A pewnie ten ma obniżony, bo jeżeli to ma nisko profilowe oponki, nie? Ale to pięknie chodzi, nie? Terror 200, ale ty jakbyśmy takiego mieli, to masz? Ładnie, ładnie. Ooo, petarda. No i czyli widzisz, no taki plan jest, nie? Może pieniędzy na to, nie? No, ale wiesz, no... Może i za 4 dychy bym dostał, nie? Ale kwestia jest tego, żebym sprzedał... tego białego, nie? No tak. To słuchajcie, no taki plan jest, nie? Tomek będzie kombinował, żeby sprzedać te swoje sprzęty i być może weźmie tego białego ode mnie, zostanie w rodzinie i będziemy mieli dwa streety. Czyli ja Banshee 350, a Tomek Raptora 700. Nie, Tomas? Tak to chyba trzeba kombinować, nie? To co, to podładujesz i przyszła niedziela i jeździmy. Będzie ciepło, wiosna. No. No. Ten. Nawet po południu, bo dzień jest coraz dłuższy. To już lato będzie. To już lato będzie. Tygodniu będzie lato. Dobra, na. Będzie luty, obuj ciepłe buty, ale u nas będzie lato.